Halo YouTube, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z Sushi. Dzień Wspominam o dobry. lajeczku, Wybacz, że przeszkadzam. komentarzu, Wcale nie. subskrypcji, dzwoneczku, zapraszam na Twitcha, zapraszam na Discorda, teraz idziemy do pani Masako, zakończyć jej wątek. Modliłaś się. Do moich przodków. Prosiłam o przebaczenie za to, co zrobię. Odpowiedzieli? Nic nie słyszę. Może twoi przodkowie milczą, bo nie mogą pogodzić się z tym, co zamierzasz. Wiem, gdzie jest moja siostra. W starym forcie klanu Kikucich. Więc ruszamy? Wypaliłam już wszystkie kadzidła. I odprawiłam modły. Masz, przeliterowałem ci. Bubsonek, przeliterowałem. Wykrzyknik, socjale. Zaraz byśmy timeouta za 10 Kikucich minut za jest takie tam. trollowanie. Jak znalazłaś siostrę? Wyszła za człowieka zwanego Ikeda, sługę klanu Kikuchi. Ich twierdza jest niedaleko, pod górą. Zawsze chciała mieć własną posiadłość i majątek. A gdy członkowie klanu polegli w komodzie... Nic dziwnego, że postanowiła przejąć posiadłość klanu. Zwłaszcza, że nie udało jej się z twoją. Popytałam. Wygląda na to, że posiadłość przejął nowy klan. Ich symbol jest taki, jak na listach. O. Więc to ona. Ludzie mówią, że urządziła tam azyl dla uchodźców. Twierdzi, że wie, co to znaczy stracić dom. Myślisz, że tak jest? Wkrótce się dowiemy. Dlaczego twoja siostra mówi, że straciła dom? Opuściła dom, wychodząc za Ikedę. Mówiłaś, że Ikeda był sługą. Tak. Ale ty jesteś młodsza. Dlaczego to nie ona wyszła za samuraja? Właśnie. Gdy byłyśmy młode, najechali nas bandyci. Hana ukryła się z rodzicami. Ja chwyciłam za miecz. Straż samurajów przybyła z pomocą dopiero, gdy rozprawiłam się z bandytami. Adachi stał na jej czele. Hana widziała w nim szansę na spełnienie swoich ambicji. Ale on patrzył tylko na mnie. Więc była zazdrosna. To częste źródło zdrady. Chciałam złagodzić jej ból, więc pomogłam zaaranżować jej małżeństwo z Ikedą. Wyjechała na północ. Była Ikeda. Znałaś tego, któremu powierzyłaś siostrę? Ikeda był szanowanym wdowcem. Ludzie chwalili jego dobroć. Dobroć to maska, która spada za zamkniętymi drzwiami. Do czego ile mam subów na YouTubie? Chcę zrozumieć, Obą? Dlaczego jeden Polata więcej. Zadała sobie tyle trudu, żeby cię zniszczyć. Wystarczy, że zrozumiesz jedno. Hana masz zamordowała Netflixa, moją rodzinę. Super serialem. Dziś za to zapłaci. Polecam ci iść obejrzeć całą serię od początku na YouTubie, chłopie. Czemu nie biegniemy, tak spytam? Znaczy nie galopujemy? Cokolwiek zapowiadało jej zdradę? Nie byłyśmy blisko, ale nasze relacje były zawsze serdeczne. O proszę. Widywałam ją na spotkaniach u pana Shimury. Wymieniałyśmy uprzejmości. Nie miałam pojęcia, że chowa taką nienawiść w sercu. Ale była w twojej posiadłości w dniu ataku. Peaky Blinders. Była rano, żeby zaczekać ze mną na polecam wieści serial. Z komody. Obie martwiłyśmy się o naszych mężów. O, już mogę z po raz powrotem. Pierwszy poczułam, że jest mi bliska. Poznała moje wnuki, przyniosła mi prezenty. Pokochały ją. Teraz wiem, że nie chciała pocieszenia. Chciała zobaczyć naszą śmierć. Mocne to, no siostra ją zdradziła. Walczyły. Widziałem to na własne oczy. Zostałam z żonami moich synów, a Hana zabrała dzieci i... No dawaj lekką łydkę za popręg i zagalopujesz, ciało. Mówisz. Myślałam, że było jej. Twarz była zmasakrowana nie do poznania, ale złota szarfa należała do Hany. Pochowałam ją razem z moją rodziną. Dowiedziała się, że przeżyłaś atak. Upozorowała swoją śmierć, żeby uciec. Sprytny plan. Sprytny plan. To, że przeżyłam, było jej błędem. Ho, ho, ho. Kto będzie, czy to będzie walka, czy daj odejść, tak jak wcześniej? Jesteśmy. Zejdźmy z konia.
Zostawmy konie. Pójdźmy pieszo. Mówiłem. W okazji możesz pol paradę zrobić? Co to jest? Pol parade? Tak się to czyta? Czy pol paradę? Idźmy szukać siostrę. Przygotuj się. Jeśli to azyl dla ocalałych, to nie wiadomo czego się spodziewać. Gdzie pani Hana? To pani Masako! Zabić ją! No. Au. Bez trybu. No bądź strasz, pół paradę, o. O, tam nie sięgnął. Otwórzmy bramę. Szybko, nim przyjdzie więcej straży. Maja, narysuj RC konika. Erka, wchodź na serwer. O, coś... Naprawdę pomaga ludziom. Hana pomaga tylko sobie. Hano! Pokaż się! Zabić ich! Nie ma, giniesz. Jeden. Oi. Posiłki. Służycie morderczyni. Posiłki? Jedzenie? Walcz, ty tchórzu. Nie macie w domu, to na serwer, to jest smuteczek. I prosto w serce. Idę. Ilu ich jest? Nieważne, zabij ich. I jeden, i drugi, i pak, pak. Dosyć tego! Zabij ich i zakończmy to! Oj, nie trafiłem. Jeden. Oj. Dobra, ciach, ciach. Nie zabijaj mnie. To ta siostra? Gdzie pani Hana? W posiadłości na wzgórzu, panie. Powiedz jej, że przyszła jej siostra. Dobra, idziemy dalej. Ojojoj, muszę sobie OBS-a przełączyć. Przepraszam, już idziemy. Co zrobisz, jak ją zobaczysz? To, co ona zrobiła mnie. To wciąż twoja rodzina. Moja rodzina nie żyje. To zwykła morderczyni. To prawda, zgadzam się w 100%. Także idziemy dalej, nie się nie zastanawiamy. Hano, pokaż. Idzie stara baba. Kolejna. Podobne chociaż? Siostrzyczko. Myślałam, że cię pochowałam. Kto to naprawdę był? Wieśniaczka zabita przez Mongołów. Płakałaś po mnie? Zabrałaś mi wszystko! Ja byczku, elo skurcz. Wnuków. Wciąż za mało. Mongołowie odebrali mi śmierć Adachiego, a ty przed swoją uciekłaś. Ale teraz... Biorę ci wszystko! Zabij ich! Come on! Spróbuj, babo! Łap ją, ja się nimi zajmę. Dziękuję. Otoczyć go! Jak ja to... Co? Nie chciałem! Leżysz. To ich czerwone. No, typy z mieczami nie. Kurna. Jak ja zdechłem? Jak typy z mieczami mają ataki to na uniki, no? To nie. To nie miało tak wyglądać. Łap ją, ja się nimi zajmę. Dziękuję.
No płoń. Dobra, jeden. No i ciach, ciach, po tobie. Jeszcze jeden, dobra. Dobra, i teraz lecimy do siostry. Dobra, 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 dobra. Leją się. To na zewnątrz, za Dodzio. Nie. Oto tu, okej. Okay. Zabiłaś moje dzieci. Moje wnuki. Odebrałaś mi rodzinę. To niewielka cena za twoje zbrodnie. Nic ci nie zrobiłam. Zniszczyłaś mi życie. W jaki sposób? Wypędziłaś mnie z domu. Zabrałaś to, co należało do mnie. I oddałaś mnie w ręce tego przeklętego pijaka. Musiałabyś cierpieć przez całą wieczność, żeby zrozumieć, przez co przechodziłam. Jakie piekło mi zgotowałaś. To nie była moja wina. Była. Jak możesz wciąż temu zaprzeczać? Przybyłaś mnie zabić, więc zrób to. Okaż mi w końcu jakąś łaskę. Nie mogę skrócić twoich cierpień, ale ty tak. Zamknij ryj, babo, zabiłaś rodzinę. Teraz nie masz już nikogo. O! Sama się zabiła? O lol. Weź skróć jej cierpienia, kobieto, no. No chociaż sama się zabiła, no. Nie opłakałam swoich bliskich. Chciałam oddać im cześć. Myśleć. Wiem. O najlepszych chwilach. Ale ona je przyćmiewa. Nawet teraz. Nic mi nie zostało. Nie. Osiągnęłaś to, co zamierzałaś. Trochę to prawda. Uczciłaś pamięć. Teraz możesz znaleźć spokój. Ta droga nie prowadzi do spokoju. A więc dokąd? Tego nie wiem. Żeby się o tym przekonać, muszę iść dalej. Nie odchodź, proszę. Muszę. Ale jeśli trzeba, wrócę tu. No, 7 osób jest na sushi, to rekord, naprawdę. Mściwa wojowniczka. Skończyliśmy właśnie kolejny wątek. Ona siostra. Masakra. Smutna historia. Kolejna. Oda. No to chyba myślę, że teraz zrobimy sobie naszą opiekunkę. Czy mam Fortnite'a na PS4? Masz gówno Night. Żebym zagrał Fortnite'a na streamie, to jest 500 zł za instalację, tak jak już kiedyś mówiłem, i 500 zł za jedną grę. Tak, myślę, że to jest uczciwa cena za męczenie się. Idziemy po te strzałki od razu po tym. Myślę, że za męczydło to bardzo uczciwa cena. Ok, zapytam babci, czy mi pożyczy. No, spoko. Konik, tak jest. Czat, myślicie, że to uczciwa cena za granie w
grę Fortnite na streamie. 500 zł. Ja myślę, że to jest idealna cena, nie? Znaczy inaczej, 500 zł instalacja, bo no... Przepraszam, ale no... Szkoda mi po prostu mojego internetu, żeby coś przez mój kabel od internetu musiało przez coś takiego przejść. Jak najbardziej uczciwa. No tak też myślałem. Za samą instalację 500, nie? Chcesz coś zjeść? Dziękuję, Yuriko. Potrzebuję tylko trucizny. Próbowałaś przypomnieć sobie składniki. Jeszcze 500 dla każdego wona. To były kwiaty. Pamiętasz je, prawda? Posadziłam je na rodzinnym cmentarzu. Pamiętam jego wieczne sprzątanie. Ojciec kazał przynosić wiadra wody z jeziora. Chciałbyś tak był było. Silny jak on i potrafił szanować swych przodków. Naprawdę nie pamiętasz kwiatów, Ginie? Pajęcze lilie. Właśnie. Tak myślałem, Fupsonek, że ci babcia powie. No i dobra, lecimy. Po kolejną truciznę. Podążaj za Yuriko. Możesz stworzyć truciznę, od której szaleją szczury. Rozszarpują się nawzajem. No i ci dobrze powiedziała, no. W słusznej sprawie. Potrzebuję trucizny, która... Babcia powiedziała, pojebało cię, wypierniczaj do pokoju, poczytaj książkę. Przeczytam dwa odcinka na YouTube. Dokładnie wiem, gdzie znaleźć to, czego szukamy. Tędy. Let's go. No galopem. Byłem tu jako dziecko. Po śmierci twojej matki. Nie chciałem mu wierzyć, że odeszła. Za ile godzin jest mod? Uciekłem i trafiłem tutaj. Twoja matka kochała się tu przechadzać. Szukałem do zmierzchu. Wołałem ją. Co? Ale zniknęła. A ja się zgubiłem. Nie było cię 3 dni. Ledwo żyłeś, gdy ojciec cię znalazł. Nie ma za ile godzin jest mod. Za całokształt jest mod. Obwijał siebie, bo chciał cię chronić. Widziałam twego ojca przed wieloma bitwami. Ale nigdy nie był bardziej zmartwiony niż w czasie poszukiwań swego jedynego syna. Nie zostało wiele do cmentarza. Ciekawe, co ojciec myślałby o duchu. Byłby przeciwny, jak mój wuj. Nie bądź taki pewien. Często się sprzeczali. Kazumasa miał twego wuja za ograniczonego. Ślepego na możliwości. Kazumasa miał wyobraźnię. Wyobraźnię? Mój ojciec. Bardziej go przypominasz, niż ci się zdaje. Naprawdę? Popsonek, za takie pytania leci timeout, więc nie pytaj. Erika, nie powstrzymuj się. Czyli jak jesteś mądry i miły, to dostajesz. Nie no, Erika jeszcze nie. Usuń po prostu wiadomość, czy może moda. Bezczeszczą święte miejsce. Poczekaj. Bezczeszczą? O nie. Dobra, muszę wykonać tą maksymalną serię prowokacji. Pyk. Kurna, no ja nie mam timingu w ogóle na to. Kurna, Maja, przepraszam. Pomyłeczka. Nic nie widzę przez te kamienie. O nie. Możesz, Fupsonek, co najwyżej pomarzyć, a jeśli o to ci chodzi, ale tak. Na razie, Fupsonek. No to wszyscy, czy nie? Pozbądź się mogą z cmentarza. Jest ich więcej? Tam widzę jednego. Oglądasz jeszcze do 16 live'a. Oglądaj. A gdzie jeszcze? Okay. Masz kosz obok Niku. A, tak żeby usunąć wiadomość. Uji, ale headshot. I tam jest ostatni, okej. Okay.
Proszę mi nie bezcześcić świętego miejsca, tak jest? Dobra, prąd im wyłączyłem, tam jeszcze jest dwóch. Kurna, zużyli mi ten. Moje ciach-ciachy. Oi, pyk. Dobra, oi. Dobra, będzie was więcej, czy to już po? Tam jest jeden skurczybek. To mi mój cmentarz rodzinny niszczy. Dobra, wszyscy? Tak. Był talerz od perkusji. O, i znowu. Nie, to nie talerz od perkusji, tylko gong. O, tam jest jeszcze. Kurna, no weźcie szybciej, chodźcie tutaj wszyscy. Elo. Porozmawiaj z Yuriko. No dalej tutaj, okej. Okay. Przegoniłeś ich? Przegoniłeś ich? Tak! Teraz można poszukać pajęczych lilii. Czemu mielibyśmy ich szukać tutaj? To nie w tym miejscu je sadziłaś? O! Nie, nie tu. To było tak dawno. Są na innym cmentarzu. Tam, gdzie twoja babka cioteczna. Nie daleko stąd. Na innym cmentarzu. Tutaj! To taka śmieszna ta babka. Już z pamięcią ma średnio, ale... No dalej! Yuriko, czy pamiętasz? Miałem może 6 lat. Śnił mi się koszmar o tym lesie. O bitwie. To nie był koszmar. Kochałam, żeby cię uspokoić. To nie koszmar? Pamiętam krzyki. Jednej nocy wracaliśmy późno do domu. Napadli nas Roninowie. Chyba byli bardzo groźni. Samurajowie ojca się zlękli. Nie Roninów, lecz Kazumasy. Ojca? A. Dlaczego? Razem z samurajami odpędził Roninów, ale później ścigał ich jeszcze pieszo. Słyszeliśmy ich krzyki. Kazumasa wrócił tuż przed świtem. Cały we krwi. Erka, jestem tak zajebisty, że wsiadam w każdej pozycji. Wzięła go za demona lasu. Okej. Okay. Demon lasu. Rozpoznajesz to jezioro? Medytowaliśmy tu. Strasznie się wierciłeś. Kazałaś mi udawać kamień, a ja chciałem popływać. Tak było. Widok z brzegu jest dużo lepszy. Chodź, paniczu. Stare kości muszą odpocząć. No mistrz, a tak się nie da. No mistrz, no właśnie, jestem duchem, nie? Duchy mogą wszystko. Wiecie, że ona wygląda tylko ciutkę starzej od Masako? Odpocznij. Nad tym jeziorem spędziłam jedne z najlepszych. Kurna, konie, przestańcie się drzeć. Przychodziłyśmy tu z twoją matką, gdy była brzemienna. O. Lepiej chodźmy. Ha. Już mężczyzna ledwie potrafi usiedzieć na miejscu. Możemy wrócić do medytacji, ale po wojnie. Dobrze, paniczu. Wrócimy. Nie martw się. Nie mów tak do konika. No dar się, no. Dobra, tu ptamy. No dalej. Cmentarz jest niedaleko. Jak już to prychał? Wydaje się, kiedy nie trzyma się kubła z wodą. Się bliżej, kiedy nie trzyma się skubła z wodą. No w sumie ta... Lispir, rzucaj!
Rzucaj takim żartem, uwielbiam takie. Jak tak można? Mogą niszczyć co chcą, ale nie wymarzą pamięci o wojownikach. Zbierz, panie Lilię. Nie lubię na to patrzeć. Dobra, jak one wyglądają? Tam są, okej. Jedna zapłakałaby się widząc to miejsce. Większość z nich poległa w buncie Jarikawy. Świerszcz! Potrzebuję świerszcza. 3. W końcu nauczyłem się grać piosenkę na flecie dla konika. Na koniec odcinka idziemy zagrać konikowi odpowiednią piosenkę. Masz podejrzanych typów na serwerze, to znaczy? Tyle, ile znalazłem. Wystarczy do stworzenia trucizny, ale... Nie chcę, byś odchodził. Cmentarz Shimura jest niedaleko. Jest tam widok na wodospad. Chodźmy, panie. Chodźmy, Masako. Yuriko, przepraszam. Idziemy. Nightkowy, jesteś na streamie? Kazumasa. Lubię naszą wspólną jazdę. Powiedziałaś Kazumasa? Tak. Jeździsz z gracją swego ojca. O Boże. Często jeździłaś z nim konno? Pan Sakai nauczył mnie jazdy. O proszę. Uważaj, słomiane kapelusze. Czekaj. Najgorzej, nienawidzę ich. Trucizna. No dawaj. Rup. O, teraz się jak działa? Jest straszna. Wywołuje szaleństwo. Rzucą się na siebie niczym dzikie bestie. Dobrze. A, to fajne. Proszę. Jak się mogą na siebie rzucić, to ja lubię to. Weź ją. Pudełka halucynacji. Dobra, to bierzemy to i tu halucynację. Tam, gdzie oni są. Tutaj. W górę. Dostał. Czekaj, jak szybko zadziała ta. Dobra, to był jeden. Tu mam na widoku drugiego od razu. Po cichu, po malutku. I masz w dupala. Tam się leją, very well. Wielu ich nie ma, ale o właśnie, o to chodziło. Co się dzieje? To przecież ja! Nie widać mnie. I skrytobójstwo. Jeden. Drugi. I moje ulubione. Czarno na białym. Pierdziel. Icha. Opętany, no! Już wszyscy? Nie, tam jeszcze jakiś jest. Tam jeden. Trochę ich dużo, za dużo jak na taką misję poboczną. Żeby przetestować tylko działanie tej trucizny. Jopa. Dobra. Właśnie oni są zbyt rozproszeni, żeby z tego skorzystać tak dobrze. Dobra. Ach, uderzył.
wszyscy. Rozmawiaj z Yuriko. Idziemy pogadać. Chyba koniec to będzie już. Sądziłam, że pozbyliśmy się tych bandytów. To nie bandyci. Słomiane kapelusze. Ludzie Ryudza. Cóż, ale Ryudzo nie żyje. Młodzieniec. Sam się nad tym zastanawiam. Po tym wszystkim martwię się o cmentarz Shimurów, panie. Rozejrzymy się tam razem? Oczywiście. Ruszajmy. No dawaj. Ja mi się siku. No dalej! Come on, Yuriko. Come on. No, ale szybciej, mi się chce siku. Zmęczona, Yuriko? Nie, panie Sakai. To najpiękniejszy dzień od tamtego popołudnia nad jeziorem On. Nie przypominam sobie. Na pewno byłaś tam ze mną? Och, to było tak dawno. Mogłeś zapomnieć. Daleko. Siusiu chce. No, tutamy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Cmentarz Shimurów. Elegancko. Chyba jest bezpieczny, co? Wojna nie stłamiła tego miejsca. No, prawda. Co my tu mamy? Pamiętasz, paniczu? Składaliśmy tu hołd wojownikom Shimury, a potem spędzaliśmy popołudnia na pisaniu wierszy. Pamiętam, Yuriko. Napiszmy jakiś. Będziemy pisać wiersza? A, ułóż haiku. Kurde, no teraz wiersza będą się pisać, jak mi się szczać chce. Rozmyślaj o ulotności. Napiszmy coś przenajlepszego. Niewzruszony szczyt. Dzieło człowieka, takie coś tam. Życia nurt, bla bla bla. Niewzruszony szczyt. O, teraz on powie. Pan Sikawa teraz nabiera sensu. Życia nurt ma kres. Oj. Dobrze powiedziane, panie. Duma przemija. Nawet najwięksi upadną. To prawda. Wracajmy już do Omi. Zostanę tu chwilę. Nie będę się kłócić. Dobrze. Czegoś się dziś nauczyłeś. Proszę. Kazumasa mawiał, że pan Shimura zbyt martwił się zamkiem. Okej. Mocniejszy punkt wyspy. Dla niego siła równała się z czymś wielkim i nieruchomym. Jak góra. Coś w tym jest. Zwątpienie i rozterki niszczyły już całe armie. W ogniu bitwy przywódca musi być niewzruszony, jak głaz. Spójrz na wodospad. Nawet nieruchomy kamień ulegnie wodzie. Potrzebna nam siła jest wokół nas. Chcę odwiedzić jeszcze jedno miejsce, panie. Gdy będziesz gotowy. Dobra. O! I tym akcentem dziękuję za oglądanie. Lajeczek, komentarz, subskrypcja, dzwoneczek. Zapraszam do Twitcha, zapraszam do Discorda. Jeden się wysikać. Dziękuję, zapraszam jutro następny odcinek. Do zobaczenia, pa, pa!